Zapisaliśmy w Funduszu Europejskich dla Opolskiego 9 milionów euro na projekt rewitalizacyjny dla miasta Opola, żeby to była taka procedura dedykowana, ale konkursowa. Więc po rozmowach z panem prezydentem Arkadiuszem Wiśniewskim zdecydowaliśmy, że przeznaczymy te pieniądze właśnie na coś takiego cudownego w tym miejscu. Pani prezydent się już uśmiecha, bo to naprawdę może być wyjątkowa inwestycja. W związku z tym, że jest zadedykowana dla kultury, to jest ze mną pan marszałek Zbigniew Kubalańca, dla kultury, dla edukacji, ale co jest istotne, to jest, chciałbym, żeby to był taki kluczowy projekt rewitalizacji, czyli przywrócenia czegoś do życia, co kiedyś służyło ludziom, służy, a może będzie służyło na całkiem innym poziomie. Drodzy Państwo, no, to kluczowa inwestycja. Ja pamiętam jeszcze, jak byłem radnym miasta Opola, że ten obiekt już wtedy wymagał dość mocnego remontu. Rekordowa kwota, bo jeżeli sobie to pomnożymy, to jest prawie 40 milionów złotych, który będzie wpompowany w ten budynek. Ten budynek właściwie zostanie jego tylko obryła i wszystko to, co będzie w środku i na zewnątrz, będzie całkowicie nowe. Takiej inwestycji, Panie Marszałku, chyba jeszcze nie mieliśmy. Tak kosztownej, ale to też pokazuje stosunek samorządu województwa do miasta Opola, do najważniejszego samorządu w naszym województwie, że doceniamy to, ale to też jest istotne, w jakim to jest położeniu. To jest największe osiedle mieszkaniowe w naszym mieście. To są setki tysięcy osób, które przez ten obiekt będzie się w przyszłości przewijało i dlatego myślę, że tak nas dzisiaj wielu, bo inwestycja jest priorytetowa. Ja tylko dopowiem, że za chwilę będzie również podpisana umowa na doposażenie stadionu lekkoatletycznego kwotą 150 tysięcy złotych. Też zwrócił się o to pan prezydent. Takie pieniądze zostały zabezpieczone, ostatnio na sesji przekazane. Czekamy na doszczegółowienie i za chwilę myślę, że w okolicy wakacji również nowy sprzęt na sąsiedni obiekt zostanie zakupiony i przekazany. Pan marszałek powiedział, że się uśmiecham. Tak, proszę Państwa, uśmiecham się, bo to jest bardzo dobra informacja. Na tę inwestycję czekamy już od kilku lat. Miasto jest przygotowane do realizacji tej inwestycji. Ja tylko powiem, że tutaj ma powstać Centrum Nauki, Integracji i Kultury. Nasz Młodzieżowy Dom Kultury tu się rozbuduje. Będzie piękne miejsce o charakterze ponadregionalnym dla młodzieży z miasta Opola, ale z wszystkich tak naprawdę miejscowości naszego województwa. Tej młodzieży tutaj przyjeżdżającej właśnie do szkoły na różne zajęcia mamy bardzo dużo i wszyscy tutaj, myślę, że pani dyrektor to potwierdzi, będą mile widziani. Obiekt jest przygotowany do rozbudowy. Pan marszałek mówił o rewitalizacji. Nie trzeba tego potwierdzać. Jak popatrzymy, jak dzisiaj wygląda ten obiekt, on naprawdę potrzebuje rewitalizacji. Dlatego też dokumentacja była przygotowana już jakiś czas temu. Staraliśmy się o inne źródło dofinansowania, ale się nie udało. Dzisiaj jeszcze raz powiem, że się uśmiecham tutaj do Państwa, bo to jest bardzo dobra wiadomość, szczególnie dla naszych młodych mieszkańców tutaj w mieście Opolu. O zakresie tej inwestycji powie pani dyrektor. W tym nowym obiekcie znajdzie się duża sala widowiskowa dla 200 osób, wyposażona w sprzęt i do realizacji koncertów, i do realizacji projekcji filmowych, i do realizacji spektakli teatralnych. Wyposażona będzie w tak śmieszne urządzenie, cudowne urządzenie, że jak będzie sprzyjająca pogoda, na wakacjach będziemy mogli organizować w amfiteatrze, który będzie towarzyszył obiektowi, projekcję kina plenerowego. Oprócz tego oczywiście będą profesjonalne pracownie, będzie studio nagrań, będą magazyny na rekwizyty, będą pracownie taneczne, będzie dużo działań, które adresujemy zarówno do młodzieży, jak i do wielopokoleniowych grup, bo zakładamy, że to miejsce będzie spajało, nie tylko będzie ofertą programową dla dzieci, dla młodzieży, ale wiemy, że chętnie z naszych ofert korzystają pełne rodziny, czyli przychodzą rodzice z dziećmi, przychodzą seniorzy, więc wszystkie działania programowe dostosujemy do tego,
żeby oferta była jak najbardziej atrakcyjna dla mieszkańców i tych dzielnic, i oczywiście mieszkańców Opola. Ponadto mamy zadania wobec placówek oświatowych, czyli będziemy realizować różne projekty i artystyczne, i edukacyjne, w których uczestniczyć będą zorganizowane grupy przedszkolne i szkolne, przyjeżdżające do nas zarówno z Opola, jak i z ościennych gmin. To się dzieje już w tej chwili, przyjeżdżają do nas, do MDK-u na różnego rodzaju projekty uczniowie ze szkół z województwa opolskiego, ale te zajęcia odbywają się w siedzibie głównej. Natomiast tutaj będzie pełna oferta, będzie możliwość organizowania imprez przygotowywanych przez szkoły, przez przedszkola do korzystania z tej naszej sali. A ponadto jest cała zaplanowana strefa rekreacji dla rodzin tutaj mieszkających, czyli będzie i kawiarenka, i plac zabaw piękny, i miejsce do spotkań dla młodzieży w różnych tutaj aranżacjach, więc sądzę, jestem tego pewna, że to miejsce będzie należało do tych, do których się chętnie przychodzi, a z których się niechętnie wychodzi. W imieniu mieszkańców dziękujemy, w imieniu Rady Miasta dziękujemy i cieszymy się już na to i trzymamy kciuki, Pani Prezydent, żeby ta inwestycja przebiegała zgodnie z planem, a myślę, że to będzie takie miejsce, na które będą zaglądały z zazdrością inne samorządy i w to miejsce będzie wyznaczało nowe trendy tworzenia takich centrów aktywności lokalnej. Obiecaliśmy mieszkańcom to, że w najbliższej kadencji samorządu postaramy się tą inwestycję zrealizować, jednak nic nie wskazywało wtedy na to, że tak szybko się to zadzieje, że już tak naprawdę dzisiaj, 2 miesiące po wyborach, będziemy mogli ogłosić pierwszy krok i tutaj w tym miejscu obiecać Państwu, że ta wspaniała inwestycja zostanie zrealizowana. Faktycznie na tą inwestycję oczekują oczywiście mieszkańcy osiedla Armii Krajowej Malinki, bo tutaj jest najbliżej i najwięcej dzieci i młodzieży bierze udział w zajęciach, ale tak naprawdę na zajęcia przyjeżdżają tutaj dzieci i młodzież z całego miasta. I faktycznie od dawna już jako radni miasta Opola słyszeliśmy postulaty zgłaszane przez rodziców, przez młodzież. No, zajęcia są fantastyczne, ale jednak mury nie przystają już do obecnych czasów, do wymagań, które stoją przed Domem Kultury. Stąd bardzo, bardzo się cieszę, że dzięki dobrej współpracy miasta Opola, samorządu województwa opolskiego, możemy dzisiaj Państwu tą cudowną, wspaniałą wiadomość ogłosić. Cieszymy się, myślę, będą cieszyć się wszyscy mieszkańcy. Jeszcze bardziej będziemy się cieszyć, kiedy spotkamy się tutaj wspólnie na otwarciu, na przecięciu wstęgi. Już teraz nie możemy się doczekać.